Rodzina chciałaby został prawnikiem. On jednak wybrał historię. Rzeczpospolitej oddany całym sercem i duszą. Najpopularniejszy polski historyk początku XX wieku. Jego wykłady przyciągały prawdziwe tłumy. Nauczyciel patriotyzmu wielu Polaków. Szymon Askenazy. Swoich studentów uczył, że historyk to nie tylko naukowiec, ale również obywatel, a znajomość przeszłości ma ułatwić mu spojrzenie w przyszłość. Czynił ich uczestnikami walki o sprawę polską, prowadzonej środkami, jakie daje nauka historyczna, wspominał jeden z jego uczniów. Był orędownikiem zbrojnej walki z zaborcą, wspierał ideę Legionów Piłsudskiego. Askenazy to także autor monografii poświęconej księciu Józefowi Poniatowskiemu. Książę Józef to obok książek Księkiewicza jedna z najważniejszych publikacji, która ukształtowała całe pokolenia Polaków walczących o niepodległość ojczyzny. Była to także jedna z ulubionych książek marszałka Józefa Piłsudskiego. Gdańsk, a sprawa polska to tytuł kolejnej jego ważnej książki, którą pisze w Szwajcarii. Historyk uzasadnia w niej prawo rodzące się Rzeczpospolitej do posiadania właśnie tego miasta. To dzięki zawartym w niej argumentom, a użytym przez polską delegację podczas konferencji w Paryżu, Gdańsk nie trafia w ręce niemieckiej Rzeszy. W pierwszych latach niepodległej Polski Szymon Askenazy pełnił dla Rzeczpospolitej nieocenioną rolę ministra pełnomocnego przy Genewskiej Lidze Narodów. Zmarł w Warszawie 22 czerwca 1935 roku.